Tematyka niskich podatków Cię interesuje? Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek, aby być powiadomionym o najnowszych odcinkach i oszczędzaj na podatkach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Osoby, które mają kilka rodzajów działalności gospodarczej, form prowadzenia działalności gospodarczej, zastanawiają się, to ile ja właściwie mam zapłacić tej składki zdrowotnej? Na to pytanie odpowie nam Dariusz Suchorowski, ekspert ZUS. Witam. Myślę, że są osoby wśród nas, które też zadają sobie to pytanie. Panie Darku, prowadzę kilka działalności. Jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę z o.o., spółkę cywilną. W tym jedna działalność jest na ryczałcie, inna wiadomo na CIT-cie, gdzie wypłacam środki z, jako osoba pełniąca funkcję. I dodatkowo jestem wspólnikiem w spółce cywilnej, gdzie rozliczamy się podatkiem liniowym. Tak naprawdę mi to ciężko wszystko ogarnąć, ile tej składki zdrowotnej mam zapłacić. Księgowa oczywiście to liczy, ale jakbyśmy mogli tak w kilku słowach przybliżyć naszym widzom, jak podejść do tego tematu i jak to można wszystko usystematyzować, żeby to zrozumieć w prosty i klarowny sposób. No, nie da się odpowiedzieć na to pytanie jednym zdaniem, że jedną, dwie czy pięć składek. Jest to uzależnione i od rodzaju prowadzonych działalności i wewnątrz tych rodzajów działalności od rodzaju opodatkowania. Więc to trzeba jak gdyby etapami przejść, żeby sobie uzmysłowić i być pewnym tego, że składki zdrowotne z tych kilku własnych działalności nalicza się i opłaca się w sposób prawidłowy. Zacznijmy może od najprostszej sytuacji. Pozarolnicza działalność gospodarcza, dwie tej działalności opodatkowane w takiej samej formie. To możemy wówczas powiedzieć, że płacimy jedną składkę zdrowotną. Tylko, że od sumy dochodów... Łączymy. Tak jest. Albo suma przychodów z tych dwóch działalności decyduje, w którym przedziale podstawy wymiaru składki jesteśmy. Troszkę się zaczyna komplikować sytuacja, jeśli mamy te dwie bądź więcej pozarolniczych działalności gospodarczych opodatkowanych w różny sposób. I na skali, i na ryczałcie. To wtedy każdą z nich traktujemy odrębnie. Czyli od tych, gdzie dochód stanowi podstawę wymiaru, skala i linia, naliczamy składkę odrębnie od tego dochodu, który nie może być niższy niż minimalne wynagrodzenie w Polsce, a ryczałt osobno, patrząc na kwotę przychodu, jaką osiągamy z tej działalności. A jeżeli formy prawne są różne, załóżmy spółka jawna i jednoosobowa działalność? To tutaj ta sama zasada, bo w spółce jawna, wspólnik w spółce jawnej jest opodatkowany właśnie według tych zasad, o których mówimy, czyli na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Trochę gorzej, a może dużo gorzej jest w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z opodatkowaniem nie jak osoby fizyczne, czyli wspólnicy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółek komandytowych. Tu mamy do czynienia z inną formą opodatkowania. I teraz, jeśli ktoś by prowadził 5 spółek komandytowych to i nie ma nic więcej, to dla niego podstawa wymiaru jest jedno przeciętne wynagrodzenie w Polsce z czwartego kwartału razy ilość tych spółek. Czyli tak naprawdę od pięciokrotności tego przeciętnego wynagrodzenia. Ale gdyby ten wspólnik spółki komandytowej, 5 spółek komandytowych, otworzył jeszcze, założył pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną według zasad z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli jeszcze jakąś 6 działalność gospodarczą, wtedy zmienia się całkowicie sytuacja. Płaci z tej działalności gospodarczej składkę uzależnioną od formy opodatkowania, a z tych 5 spółek komandytowych jego podstawy wymiaru będzie stanowiło jedno przeciętne wynagrodzenie z czwartego kwartału. Mimo tego, że nadal jest 5 spółek komandytowych. Czyli co? Czyli jeżeli ktoś ma dużo spółek komandytowych, to tak dla oszczędności może sobie otworzyć jeszcze jedną działalność. Tak, przydałaby mu się jeszcze 6 działalność, ale już nie jako jednoosobowa spółka z o.o. albo spółka komandytowa, tylko pozarolnicza działalność gospodarcza. Dobrze, a jeżeli zarabia, to ta składka nie idzie nam do góry? W
jeśli chodzi o tą pozarolniczą działalność gospodarczą, tak. Jeśli ta założona szósta działalność będzie przynosiła duże dochody, a będzie opodatkowany według skali albo linii, to oczywiście będzie płacił składkę od tego dochodu. Natomiast dochód, jaki osiąga ze spółek komandytowych czy z jednoosobowych spółek z o.o., ten tak naprawdę dochód z zysków tych spółek nie ma żadnego wpływu na podstawę wymiaru z tych spółek. No to myślę, że jest już to bardziej jasne. Chociaż nadal bardzo zagmatwane. Trzeba to za każdym razem najlepiej rozłożyć na czynniki pierwsze i sprawdzić dokładnie swoją sytuację, tak. I poradzić się eksperta najlepiej. Dokładnie tak. A te kwestie spółek, ta sprawa wielości przeciętnego wynagrodzenia w połączeniu z pozarolniczą działalnością gospodarczą jest tak wątpliwe dla przedsiębiorców, że już kilkanaście osób złożyło wnioski interpretacyjne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I na Biuletynie Informacji Publicznej ZUS-u są opublikowane te decyzje, z których wyraźnie wynika, że w takiej sytuacji z kilku spółek komandytowych, czy wręcz kilkunastu, opłaca się składkę od jednego przeciętnego wynagrodzenia pod warunkiem, że jest jeszcze dodatkowo pozarolnicza działalność gospodarcza. Dziękuję Panie Darku, temat wyczerpaliśmy. Zapraszam Państwa na kolejne odcinki na temat podatków, a także ubezpieczeń społecznych.